Chorzowskim Centrum Kultury powstało nowe studio nagrań. To już druga tego typu przestrzeń w Haceku. Czym różni się od poprzedniej? To studio, które istnieje od początku Chorzowskiego Centrum Kultury, wynajmowane, zresztą dobrze wykorzystywane przez artystów, to typowo studio muzyczne, studio nagraniowe. Obsługa tego studia wymaga wysokiej wiedzy specjalistycznej z dziedziny dźwięku, muzyki. Tutaj mamy studio lektorskie, które jest studiem społecznym. To studio nie wymaga tak dużej wiedzy, to studio wymaga bardzo krótkiego przeszkolenia i właściwie każdy może z tego studia korzystać. Ono jest przeznaczone głównie po to, żeby rejestrować zapisy rozmów, opowiadania, historie, ale można w tym studio zarejestrować niewielką grupę muzyczną, na przykład songwritera, który gra na gitarze, albo duet muzyczny. Ale przede wszystkim pomyśleliśmy sobie o tym, że potrzebne jest w Chorzowie takie studio, w którym będziemy rejestrować mieszkańców naszego miasta, ale też pokazywać mieszkańcom miasta, że opowiadanie, sztuka wypowiedzi jest bardzo ważna. Postanowiliśmy wspólnie z dyrektorem i z urzędnikami z Urzędu Miasta stworzyć coś, co sprawi, że będziemy mogli zatrzymać dźwięk także dla przyszłych pokoleń, jeśli można tak powiedzieć. Chcielibyśmy tutaj zapraszać takich ludzi, którzy nie tylko są znani z różnych działalności, ale także takich ludzi, którzy chcą coś opowiedzieć, chcą zatrzymać te swoje historie w dźwięku i taką bibliotekę dźwięku tutaj stworzyć. W nowym studiu nagraniowym prowadzone będą również różnego rodzaju warsztaty, zarówno dla młodych, jak i starszych chorzowian. Młodzi ludzie w ogóle są zainteresowani wszystkim, co jest multimedialne i na pewno będziemy ich tutaj zapraszać. Będziemy starać się promować takie działania tej młodzieży, które są kreatywne, które pokazują, że mają talenty różne. I będziemy tutaj czekać na wszystkich tych zdolnych młodych ludzi, ale także seniorów, którzy mogą wiele ciekawych historii nam opowiedzieć. W dobie świata obrazkowego, gdzie wszystko załatwiają krótkie informacje tekstowe, SMS-y, bardzo ważny jest powrót do sztuki opowiadania, sztuki wypowiedzi. Po drugie, jak już będziemy z mieszkańcami uczyć się tej sztuki, to będziemy rejestrować ich historię. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w ostatnim momencie w historii, kiedy możemy zarejestrować mieszkańców, którzy są świadkami Chorzowa sprzed II wojny światowej. Chorzowa takiego, którego my już nie znamy, tylko z pocztówek. To są bardzo ciekawe historie, zupełnie inne niż historia ta oficjalna, nauczana na lekcjach w szkołach. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy tworzyli, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do tego narzędzia, mamy możliwości, żeby tworzyć taką bazę opowieści o naszym mieście. I temu będzie też służyć to studio. Od kilku tygodni trwają już warsztaty dziennikarskie, na które zapraszamy. One odbywają się zawsze w poniedziałki. Tam można nauczyć się, jak pracować z takimi narzędziami. Jeśli będzie potrzeba kogoś, kto po prostu będzie chciał przyjść i powiedzieć, to wystarczy zgłosić się do pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury. Na pewno będziemy prowadzić taki grafik, bo mamy taką nadzieję, że bardzo wiele osób będzie chciało z takiego studia skorzystać. Jest to miejsce spotkań warsztatów dziennikarskich, gdzie młodzież uczy się, staram się im przekazywać całą moją wiedzę, jaką zdobyłem przez 20 lat pracy przy mikrofonie, po to, żeby nauczyć się na nowo mówić, żeby nauczyć się melodii języka, podstaw logopedii, żeby nauczyć się rytmiki wypowiedzi, czyli wszystko to, co składa się na ogólnie ładną wypowiedź, także formy autoprezentacji, które być może ułatwiają nam troszeczkę życie. Można tutaj także bawić się formy muzyczne na zasadzie ich komponowania, realizacji dźwięku, czyli rejestrowania, edycji, obróbki, czyli wszystko to, o czym marzy młody producent muzyczny albo dobrze zapowiadający się prezenter radiowy. Będziemy dysponować 4 stanowiskami lektorskimi w kabinie. Tutaj jedno stanowisko realizatorskie także wyposażone w mikrofon. Mamy 2 świetne, bardzo dobre komputery, a przede wszystkim sercem tego studia jest stół Behringer 32X32 Producer, który zapewnia nieograniczone możliwości plus podlane fantazją. To jest coś, co można wykorzystać do produkcji świetnych, nawet płyt muzycznych. Informacje na temat działalności studia znaleźć można na stronach Chorzowskiego Centrum Kultury, Urzędu Miasta oraz bezpośrednio w Wydziale Promocji i Aktywizacji Społecznej Chorzowskiego Magistratu.